są Syn Kalecki, Drzem, wszystko. No, ale Rydzyk mówił, że inne zwyczaje mamy, tutaj jest najlepszy ten drzem, a Mareczek powiedział, że u niego jest drzem najlepszy, bo on sam to robi. Na Bielanach, gdzie jest bardzo piękna szopka wykonana przez znakomitego artystę Zemła. No Mareczek tam ma najlepszy. Już żłóbek jest oświetlony przez cały Adwent, tylko nie ma w żłóbku figurki Jezusa. Dopiero Boże Narodzenie ta figurka zostanie położona. Ale właśnie żłóbek, który jest bałwochwalstwo, trzeba było wiedzieć, a drugiego ten, przykazania trzeba było nie wyrzucać. A później ten żłóbek staje się symbolem narodzenia, Bożego Narodzenia, obchodów podczas Franciszka z Asyżu, ani żadnej rzeczy, która jego jest, to co jest? 1226 roku. I ten żłóbek, on tak bardzo tradycja żłóbka rozwija się w kościele, żłóbek jest stawiany w kościele, w domach, że on właśnie, ten żłóbek ma nam przypominać okoliczności narodzenia. I ze żłóbkiem przyszło do nas również zwyczaj umieszczania sianka pod opłatkiem. Opłatek na stole kładzie się siano, później jakiś obrus i na tym kładzie się opłatek, tak jakby Jezus, opłatek symbolizuje Jezusa. To jest oczywiście nie jest opłatek konsekrowany, tak jak we mszy święte, tylko poświęcony, błogosławiony, tak jak w liturgiach wschodnich używa się takiego eulogii, czy proskomidii, czyli chleba błogosławionego, który jest rozdawany po liturgii dla tych, którzy nie przyjęli Komunii Świętej. I podobnie mamy ten chleb błogosławiony, który leży na sianie, ale w XIX, XVIII wieku mamy takie opisy obchodów Bożego Narodzenia, że izbę, w której spożywano wieczerzę wigilijną, wyściełano sianem bądź słomą, żeby ta izba przypominała okoliczności, w jakich narodził się Jezus, czyli w stajnie. Czyli tak jak śpiewamy w kolędzie, Jezus opuścił śliczne niebo i obrał ziemskie barłogi. Ustawiono dookoła snopki, dookoła stołów. W pewnym momencie, i tu przechodzimy do tematu choinki, snopki zostały wyparte przez choinkę. O choince ksiądz napisał książkę. Ksiądz badał przez długi czas zwyczaje związane z choinką, skąd ona się wzięła i dlaczego dzisiaj jest tak ważna, akurat właśnie choinka. Bo ona jest takim symbolem bardzo pięknym, wiele mówiącym, ciepłym, która szczególnie, zauważmy, nie w całym chrześcijaństwie ona jest. Na przykład w krajach południowej Europy, chociażby Włochy czy Hiszpania, tam jest bardziej jest obecny żłóbek. Natomiast grudzień, czyli okres świąt, nie jest tam tak zimno. Trzeba było przyroda tego tak tematu nie zamiera. Nie trzymać. Mareczek też nie wyjdzie z handlu. Mareczek też nie wyjdzie z pieniędzy, z chciwości, pazerności. Człowiek ma utrudnienia z wejściem do Królestwa Bożego. Chciwy, pazerny, gad się z niego zrobił. Gadzina. To drzewko ciągle zielone wnosi się do mieszkania. Cygano, że do dziada gady, no to życia, czy przypominało nam o życiu. Mieszanki są najgorsze. Czy przypominało drzewo rajskie. Naj. I zawiesza się na nim oświetlenie, tak. Ponieważ to jest ta symbolika światła. Symbol tych świąt to jest światło. Światłość przychodzi na świat. Słońce sprawiedliwości. Wciąż przyjście Jezusa w Biblii jest przedstawiane jako przyjście światłości. Stąd symbolika światła bardzo ważna. Zamieszcza się inne symbole. Czy to będzie na czubku choinki anioł, ten betlejemski, czy gwiazda, też wspomnienie Betlejem. Zawiesza się przynajmniej kiedyś jabłka, owoce, to jest przypomnienie o tych owocach rajskich i zamieszcza się inne symboliczne dekoracje. Nawet ciekawe, że nasze bombki mają swój prototyp w takich ozdobach wykonywanych z opłatków. Na południu Polski one nazywały się te ozdoby światami. Świat, to znaczy kula, jakby
cała kula ziemska. To symbolizowało, wskazywało, przypominało, że Jezus przyszedł do całego świata. I kiedy w 40-tych latach XIX wieku w Niemczech zaczęto wydmuchiwać ozdoby, czy robić ozdoby z dmuchanego szkła, wtedy te bombki już szklane, one zastąpiły, czy zaczęły zastępować powoli te światy robione z opłatków. Więc ozdoby na choince mają swoją głęboką wymowę, ale zasadniczo ważna jest symbolika drzewka, zawsze zielonego, które jest tym symbolem życia, drzewa życia rajskiego i oświetlenie choinki. Drzewko zielone, drzewko życia. Życiem także podczas wieczerzy wigilijnej jest opłatek. Najważniejszy chyba element tradycji wiary i tego wieczoru. Tak, tak jak zaleca Kościół, żeby wieczerza wigilijna, żeby zaczynała się modlitwą, albo żeby zaczynała się odczytaniem fragmentu Ewangelii, opis narodzenia Jezusa. Najlepiej, jeżeli to jest Ewangelia świętego Łukasza, może być, bo jest drugi opis w Ewangelii według świętego Mateusza. I później po tej wstępnej, wspólnej modlitwie następuje łamanie się opłatkiem. I to jest, dzielenie się chlebem to jest bardzo piękny zwyczaj. W dodatku tutaj dzieleniem się chlebem, który wskazuje też na ten chleb nadprzyrodzony, wskazuje na pokój, na pojednanie, na radość, na zbawienie, które przynosi Jezus. I to jest piękny polski zwyczaj, że przy okazji łamania się opłatkiem wielu, oczywiście wszyscy składają sobie życzenia, ale są tacy, którzy wcześniej nie rozmawiali przez dłuższy czas, przy łamaniu się opłatkiem przepraszają siebie, zaczynają rozmawiać, zawiązują się, czy pogłębiają się więcej między ludźmi. I to jest bardzo ważne. Święci ludzie nie obchodzą od Wigilii. Ten biały opłatek przypomina nam, że jest to niezwykły, piękny znak bożonarodzeniowy. Tak jak tym znakiem jest choinka, jak jest żłóbek, jak do tego dojdą później kolędy i cała wieczerza wigilijna. No i teraz wieczerza wigilijna. Wieczerza wigilijna, która w tradycji składa się z kilkunastu potraw, w zależności od regionu jest to 13, 11, 12 potraw. Skąd taki podział na parzystą i nieparzystą ilość? Ja myślę, że tu jest w teologii to się mówi o tak zwanym sensus fidelium, to znaczy, że wierni mają pewne wyczucie. To nigdy nie było żadnych nakazów Kościoła, czy też zaleceń, ile tych potraw ma być. To jest taka interpretacja, która wychodzi od ludzi, że 12 oczywiście to jest symbolika liczby 12, jest ogromna i 12 miesięcy, ale czy 12 apostołów albo 12 apostołów i Jezus. 13, do Belgii oddają dzieci, do jest symbolika też tego wolnego miejsca. Niektórzy mówią, że nie wiadomo, jakby przyszedł ktoś rzeczywiście zabłąkany, czy byśmy go posadzili na to wolne miejsce, ale myślę, że w tym dniu jest bardzo wiele. Jakby nasze serca się otwierają szerzej i gdyby ktoś zabłądził i zapukał do nas wtedy, kiedy jemy wieczerze wigilijną, to byśmy go posadzili przy tym wolnym miejscu, bo ono jest zarezerwowane właśnie, jakby wyraża naszą gotowość, że jesteśmy gotowi pomagać innym, dzielić się z innymi, z najbliższymi, oczywiście z rodziną, ale także z innymi. Bo zamykające się dzisiaj współczesne społeczeństwo, nawet w tej rodzinie, ma dużą trudność w otwarciu się na kogoś obcego, osobę, która przychodzi z zewnątrz. Wieczór jest specyficzny. Specyficzny. Tak, on otwiera niebo dla ziemi, czy tak jak jest taka piosenka, że niebo jest bliżej ziemi, ziemia bliżej nieba, ale rzeczywiście też ludzie stają się bliżsi sobie.
takie trzymaj się tej swojej wigilii, trzymaj się. Mają taką niezwykłą atmosferę przepiękną. No nie wypada mówić o arystokracji, bo czegoś takiego nie ma, to po pierwsze. A po drugie, dzisiaj zdaje się, że wołem trzeba rozmawiać. Że takie podwójne błędy robisz, że to nawet niesmaczne jest. Te więzi byłyby bardziej serdeczne. No dlaczego właśnie? Ludzie tyle błędów robią, że aż niesmaczne. Symboliczna chwila, żeby ta dobroć funkcjonowała. Tak. Święto zawsze otwiera ludzi. Matkę Boską ucałuj i nie zawracaj gitary. Z tego biegu stresu i bo święto to jest takie też no, obecność dla innych. Zatrzymanie się, czyli mówią Belgi, że mają w środku miasta piękny dom, relaks, a mieszkają na wsi, mają kukurydzę i biorą dzieci polskie, 300 dzieci i potem już nie można ściągnąć. A dziecko mówi, mamo, w sądzie zabierz mnie, bo się tej pani boi. No, odbieramy ten wielki dar, jakim jest święto narodziny Jezusa, ale takie też są kotlety. Każde święto to jest okazja do większego bycia dla innych, czyli do spotkania z drugim człowiekiem. I szczególnie Boże Narodzenie, no właśnie, jest ciekawe, w Boże Narodzenie my czytamy wciąż proroctwo Izajasza. Prorok Izajasz, kiedy zapowiadał przyjście Mesjasza, oczywiście zapowiadał, jakby rysował to pojednanie, jakie nastąpi, i mówi, kiedy przyjdzie Mesjasz, przyjdą takie czasy, że będzie wilk z barankiem razem się pasły, owca i jakiś inny drapieżnik, wół i lew i wszystkie zwierzęta będą, czy te różne temperamenty, które na co dzień ścierają się między sobą, no i nieraz niestety pożerają się. No, a wcale nie musisz nigdzie to jest ten moment, kiedy stajemy się dla siebie rzeczywiście bardzo bliscy. Po wieczerzy nadchodzi taki moment, na który dzieci bardzo czekają, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby jednak posiedzieć wspólnie i pośpiewać kolędy. Kiedy zaczynamy śpiewać kolędy? Więc dobrze, jeżeli wieczerza jest, no jest taka bardzo swobodna, to znaczy, że jeżeli mamy czas, nie śpieszymy się, już przy wieczerzy można śpiewać kolędy, no mamy tych dań trochę więcej, więc nawet jeżeli one są lekkie, postne te dania, to no, żeby spokojnie też strawić te dania, ale też, żeby właśnie pobyć ze sobą, poświęcić sobie czas i dobrze już przy kolędzie, przy wieczerzy zacząć śpiewać kolędy. Oczywiście, no, kiedy ma być ta gwiazdka, czyli Mikołaj, czyli prezenty, bo to jest, dzieci już się trochę niepokoją, co będzie, czy przed, lepiej jak jest, bo mamy cały wieczór na to, oczywiście ten wieczór też można śpiewać kolędy, ale później takie obdarowywanie się tymi darami. Kiedyś, w XIX szczególnie wieku, opisy mówią tak, że jeżeli dom miał dwie izby, nie tylko na dworach, ale gdzieś tam na wsi, więc w jednej izbie była wieczerza wigilijna i tam właśnie tam zaraz ciebie kopnie ten prąd i słoma i tak dalej, natomiast w drugim pokoju czy salonie urządzono to nie trzeba się dotykać, więc dzieci już przez całe grudniowe wieczory przygotowały ozdoby, tam wycinanki, jakieś łańcuchy z papierów kolorowych, aniołki i tak dalej. Wigilię przynoszono. Oczywiście ja ojciec najczęściej w ogóle uzyskiwał pozwolenie na wyrąb jodły w lesie albo kupował na targu. Ubierano wstępnie wspólnie choinkę, ale później ten pokój zamyka wiadomość o narodzeniu Jezusa, która dociera do świata. Poza Marią i Józefem, być może akuszerko, ktoś dowiaduje się. I my też, tak jak pasterze, pośpieszyli do żłóbka, do groty w Betlejem, tak my nocą spieszymy do kościołów, żeby przywitać nowonarodzonego. Ktoś mi opowiadał, że bardzo ładnie to wygląda w górach, tam gdzie nie ma miast. Widział gdzieś z góry, jak w środku oświetlony kościół i ludzie idący z latarniami, z pochodniami, te światełka, które zmierzają ku jednemu punktowi, ku kościołowi i że to jest no, taki niesamowity obraz właśnie tej nocy wigilijnej. Czas biegnie nieubłaganie, ciągle biegnie, ale my powoli
zwalniamy, powoli przygotowujemy się do naszej dzisiejszej wigilijnej wieczerzy, do duchowego przede wszystkim przeżycia. Zanim się rozstaniemy, złóżmy sobie życzenia świąteczne, wszystkiego najlepszego. Moim i Państwa gościem w studiu był ksiądz profesor Józef Naum. Oszczędzasz 100 zł! Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. To była reklama. Autopromocja. Radio 24. Wybieram książki, które zaskakują, dają do myślenia, wzbudzają emocje. Fragmenty czytają, a potem opowiadają o nich sami autorzy. Szczerze, w cztery oczy, po ludzku. Między kropkami. Każdą sobotę o 20:15. Weronika Wakulska, zapraszam. Polskie Radio 24. Dziś Wigilia. Podobno tego dnia zwierzęta mówią ludzkim głosem. Czy tak jest naprawdę? Czy my, ludzie, rozumiemy mowę naszych czworonożnych podopiecznych i czy zwierzęta potrafią nas zrozumieć? Będziemy o tym dziś rozmawiać w audycji Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Zapraszamy dziś o 16:15. Małgorzata Kaczmarczyk i Aleksander Szykała. Autopromocja. Jest 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W dzień Wigilii organizacje charytatywne starają się, by osoby potrzebujące nie spędzały świąt samotnie. Święta Bożego Narodzenia pod specjalnym nadzorem na ulicach Rzymu dziś więcej służb. Fundacja Orszaku Trzech Króli zachęca do śpiewania kolęd. Teksty pieśni można znaleźć w telefonie. Piotr Topoliński. Wigilię dla osób ubogich urządza jadłodajnia dla osób potrzebujących przy ulicy Miodowej w Warszawie. Spotkanie w podziemiach klasztoru braci mniejszych jest organizowane co roku w ciągu dnia. Brat Michał Gawroński, kapucyn, który opiekuje się jadłodajnią, mówi, że podczas Wigilii będą skromne potrawy. No, nawet dodaje, rodzinie mogliby zabrać dziecko. A co dopiero takiemu Mareckowi, tak by miał dziecko, to by chyba chętnie oddał. Przygotowujemy potrawy. On by oddał za darmo. Wierzcie, bo już mam dosyć tego Bachora. A jak zobaczył tego Michałka, to już myślał, że już jego nikt nie kocha, tylko tego Michałka, że tu kochają. Przy klasztorze braci mniejszych w Warszawie powstaje nowa jadłodajnia. Bracia proszą o wsparcie w jej budowie, aby można ją było otworzyć w najbliższych latach. Ja mówię, w ogóle pijemu nic tu nie mów. Świąteczne, czy suszy do kompotu to produkty najbardziej dziś pożądane w sklepach. To ostatni moment, aby przed świętami kupić potrzebne produkty. Na targowisku na Starym Kleparzu w Krakowie był również nasz reporter. Drobiazgi tylko. Masło, serek, 15 deko wędliny, jakiś, której nie ma w domu. Wszystko już przygotowane w domu? Tak, wszystko już. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. No, rybka już jest oskubana. Porządek w domu zrobiony? Tak. Ja tylko lampki kupiłam, ona już przygotowuje wigilię. Ja kupiłam pierożki pyszne, bo pani polecały własnej roboty. Został jeszcze jakiś fajny chlebek żytni, szukam. Tak na ostatnią chwilę? Tak. Jest stres? Nie, absolutnie. Na luzie. Pełen relaks, tak jest. Według badań firmy doradczej Deloitte, polska firma rodzina na święta Bożego Narodzenia wyda 5% więcej niż rok temu. Średnio na rodzinę wydatki wyniosą 1120 zł. Z powodu zagrożenia terrorystycznego we Włoszech będą to święta pod specjalnym nadzorem, szczególnie w Rzymie, gdzie znajduje się Watykan należący do miejsc najpilniej strzeżonych. Natychmiast po poniedziałkowym zamachu w Berlinie na ulicach Wiecznego Miasta pojawiły się specjalne betonowe zapory uniemożliwiające wjazd samochodów ciężarowych. Za radą stołecznej komendy policji władze Rzymu wydały zakaz wjazdu ciężarówek do ścisłego centrum od 24 do 26 grudnia, a także pierwszego dnia nowego roku oraz
na Trzech Króli. Od 29 do 1 stycznia obowiązywać będzie też zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych, petard i sztucznych ogniw. Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uprzedziło, że istnieje możliwość odwołania zgromadzeń i manifestacji cywilnych i religijnych, jeżeli nie uda się zagwarantować bezpieczeństwa uczestnikom. Plener, Polskie Radio, Rzym. W okresie Bożego Narodzenia przydatnym przedmiotem staje się śpiewnik z kolędami, ale jeśli takiego nie mamy, z pomocą mogą nam przyjść mobilne aplikacje. Jedną z nich jest śpiewnik Orszaku Trzech Króli, darmowy program dostępny na smartfony z systemem Android. Idea powstała podczas pewnego ogniska. Mówi Jolanta Skwarek, rzecznik prasowy Fundacji Orszaku Trzech Króli. Jak ognisko to śpiewy, ludzie zaczęli promować telefony i szukać tekstów w internecie. Osoba z naszej fundacji pomyślała, że teraz śpiewnika nikt przy sobie nie nosi. Kolęd ludzie znają tylko te pierwsze zwrotki, więc trzeba stworzyć po prostu aplikację na telefony, bo telefony ludzie mają przy sobie. Aplikacja zawiera teksty 200 pieśni. Fundacja w przyszłości zamierza rozszerzyć zawartość śpiewnika Orszaku Trzech Króli. Południe pochmurne, większe przejaśnienia na Podlasiu. Niemal w całym kraju spadnie przelotny deszcz, lokalnie śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum, do 5 stopni na zachodzie i 6 miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, w centrum i na północy umiarkowany i dość silny, porywisty. Południowo-zachodni i zachodni, w górach zawieje śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. To była reklama. 5 minut po godzinie 14. Polskie Radio 24. Krzysztof Grzybowski. A już teraz o świętach i bezpieczeństwie podczas świąt opowie starszy brygadier Paweł Frączak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Niestety nie będziemy rozmawiać o miłych rzeczach i o miłych tematach. Miłe może być to, że dzięki takim rozmowom wzrośnie poziom bezpieczeństwa Polaków. Wielokrotnie w tym studio na antenie Polskiego Radia 24 mówimy, uświadamiamy nasze społeczeństwo. Ta świadomość rośnie, jest coraz większa. Wiele osób swoje domy, swoje mieszkania wyposaża w czujniki tlenku węgla, w czujki dymu, niewielkie urządzenia, tanie urządzenia, które być może ktoś, kto jeszcze nie ma, warto sprezentować najbliższym pod choinkę. Statystyki niestety przerażają. Tylko od 1 września w Polsce Straż Pożarna wyjeżdżała już prawie 1600 razy do różnego rodzaju zdarzeń, gdzie nastąpiła emisja tlenku węgla, czyli to jest ten bardzo groźny, bardzo trujący gaz, którego nie słyszymy, nie widzimy, nie czujemy. Tlenek węgla powstaje, kiedy zapominamy o okresowych przeglądach urządzeń, instalacji, czyszczeniu przewodów kominowych, przewodów spalinowych. Niestety zginęło już 19 osób, a 858 wymagało hospitalizacji. Natomiast coraz częściej o tym, że nieprawidłowo działa dane urządzenie lub nie następuje pełen proces spalania, a to czasami również przy sprawnym urządzeniu, kiedy zapominamy o wietrzeniu uwagi chociażby na higienę własną naszych mieszkań, to taki właśnie czujnik alarmuje mieszkańców danego mieszkania o tym, że dochodzi do takich sytuacji. Wzywana jest straż pożarna i to zauważamy, że ta świadomość jest coraz większa. Natomiast drugim, niestety jeszcze bardziej poważniejszym problemem, który dotyczy nas wszystkich, to jest rosnąca liczba pożarów w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Większość z nas, jeśli nie wszyscy, czujemy się najbezpieczniej w naszych mieszkaniach, w naszych domach, bo tam odpoczywamy, jest to taka ostoja. Natomiast też w tym
1 września w Polsce doszło już do prawie 9400 pożarów. Tutaj we Włoszech podczas świąt Bożego Narodzenia szczególnie widoczny jest kult rodziny, kult matki, wskazał ojciec Edmund Kowalski, redemptorysta. Włosi spotykają się w nocy na uroczystej kolacji i składają sobie życzenia. Wieczerzy wigilijnej takiej jak w Polsce nie ma, dodał ów pasterz i wykładowca w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się we Włoszech po pasterce. Najważniejszym świątecznym dniem jest Boże Narodzenie. Mocnym elementem świątecznym jest też szopka, którą budują włoskie rodziny, zaznacza redaktorysta ojciec Edmund Kowalski. Nie ma zagrożeń w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Możemy łatwo odgadnąć, że teraz w okresie zimowym, zwłaszcza w okresie kult rodziny, kult mamy, zawika i sama mama najdroższa nam od tego. Niestety tak, okres świąteczno-noworoczny to okres przede wszystkim przygotowań do bardzo ważnych, szczególnie u nas, świąt. Niestety w pogoni przygotowań, w pogoni zakupów zapominamy o tym bezpieczeństwie. Coraz częściej taką pewną praktyką, pewną modą stało się ozdabianie balkonów naszych mieszkań, nie tylko jeśli chodzi o strojenie choinek, ale w ogóle różnego rodzaju inaczej, które pięknie wyglądają. Boże Narodzenie we Włoszech jest przede wszystkim rodzinnym spotkaniem przy świątecznym stole. Serwowane dania zależą od regionu. Powinny posiadać określone znaki. Dziś Bożego Narodzenia trudno będzie w Polsce uczynić. Aucja, ksiądz Wędrzej mówi, że jego jest najlepszy, a na rękach mówi, że jest jego najlepszy. Musimy również pamiętać, że każdy urodzenie elektryczny, niezależnie od posiadanego znaku, żeby zagwarantować bezpieczeństwo naszych bliskich i nasze. Marecek ma dżem taki, co jest bez cukru. Oczywiście nie wyobrażam sobie wyłączenia lodówki z jedynym urządzeniem, nawet którego, ale chociażby ostatnim miesiącu doszło na niczym. Właściwie się mieszkań w Polsce do kilku pożarów pralek automatycznych. Są już pierwsze pożary właśnie, które powstają od inaczej świątecznych. Wyłączajmy na noc tego typu urządzenia, ale wyłączajmy również poprzez wyjęcie sieci ładowarek od telefonów komórkowych. Coraz częściej również nie są to oczywiście podobne przypadki nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Straż pożarna informuje o pożarach, to tragicznych pożarach, do których dochodzi w wyniku, które wywołują urządzenia elektroniczne, laptopy, smartfony, telefony komórkowe i tablety, z którymi właściciele śpią. Natomiast raczej nie polecałbym wkładania takiego urządzenia pod poduszkę. Książkę, tak, dobrą książkę. Jeśli chodzi o naszych najmłodszych, dzieci rozpoczęły ferie w okresie tym świąteczno-noworocznym. Wiem, że dużo pracy czeka szczególnie pani, ale również i panu. I powinniśmy o tym pamiętać, niezależnie od iluminacji świątecznych. Również oczywiście wracając jeszcze do urządzeń elektrycznych, poza tym, że one mogą spowodować pożar. Warto tutaj przypomnieć, ja sądzę, że nasi radni słuchacze o tym pamiętają, że jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego nie wolno nam również samodzielnie naprawiać z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym. Również pamiętajmy, przybywa już nam dnia, ale jednak dosyć szybko w dalszym ciągu robi się ciemno. Jednak ta liczba włączonych urządzeń elektrycznych powoduje większy pobór mocy, szczególnie w tym okresie świąteczno-noworocznym. I pamiętajmy, że taka sytuacja, szczególnie w tej starej substancji mieszkaniowej, może doprowadzić do przeciążenia instalacji elektrycznej, w tym również pożaru. Nasi sąsiedzi również użytkują taką instalację, natomiast również nie są odosobione przypadki w ostatnich latach, że do pożarów dochodzi na skutek ognia, bezpośredniego ognia, czyli inaczej mówiąc, źle postawionych, zabezpieczonych świec. Wracamy do romantyzmu, do świeczek na choinkach, świec, które ustawiamy w oknach, pamiętajmy o tym,
wybrzeżu 14 zasłony, wilk powie wiatru, to otwarte okno, a niestety pogoda nie jest najlepsza. Kiedy tutaj nie zapoznałem najlepszej pogody, to tak przy okazji chyba duże wyzwanie będzie również dla nas. Mam tu wielokrotnie zatem na ten temat rozmawiał, ale mamy świadomość, że wiatr, opady deszczu mogą powodować wiele trudnych sytuacji, więc tutaj też przemieszczając się do rodziny, do znajomych, pamiętajcie Państwo, apeluję o rozwagę i ostrożność. Mam rekord jeszcze jednego wątku i jest zdaję sprawę, że to wątek nie świąteczny, bardzo noworoczny, ale chyba warto już o nim wspomnieć, bo pierwsze stoiska już się pojawiły, mowa oczywiście o fajerwerkach i zimnych ogniach. Przede wszystkim powinniśmy przypomnieć, że przepisy porządkowe mówią o tym, że w Polsce wolno środki pirotechniczne nam używać 31 grudnia i 1 stycznia. Natomiast biorąc pod uwagę tą sprzedaż detaliczną, tą sprzedaż okresową, która ma 27 dni, bo tak często jest pokusem do paczy. Natomiast tak, tego nie wolno, to nie wlegnie na naszym bezpieczeństwie. Natomiast sądzę, że jeszcze o szczegółach będziemy mieć okazję porozmawiać przed Sylwestrem, przed nowym rokiem. 14 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, zapraszamy do wspólnej modlitwy. A na antenie Polskiego Radia 24 nadal o bezpieczeństwie. Policja ostrzega przed włamywaczami. Czwarty tydzień Adwentu, obecności właścicieli dochodzi do wielu włamań do domów i mieszkań. Rzecznik Policji Mariusz Ciarczyk przypomina, że największe zagrożenie ściągają na siebie mieszkania, po których widać, że są puste. Złodzieje przed włamaniem ostrzegują, że nie zostaną domowników. Strona 290. To chyba ten dobry sąsiad, dlatego żyjmy dobrze z sąsiadami, dobre stosunki utrzymujmy. To sąsiad może zabrać ulotki spod naszych drzwi domu czy mieszkania, aby nie była to wskazówka dla włamywaczy. Policjant radzi, aby wybierając się w drogę nie spieszyć się i dobrze sprawdzić stan mieszkania. Przed wyjazdem pamiętajmy, aby zamknąć okna, zamknąć drzwi, sprawdźmy, czy wszystko zostało pozamykane, a też jeżeli wyjeżdżamy na dłuższy okres czasu, czy na te kilka dni, pamiętajmy też odłączyć z kontaktu urządzenia, które nie muszą być podłączone do sieci elektrycznej, też dla naszego bezpieczeństwa. Policja radzi także, aby przed wyjazdem zakręcić dokładnie główne zabory z wodą i z gazem, a jeśli to możliwe, przekazać na czas nieobecności cenne rzeczy, na przykład do skrytki depozytowej. Polskie Radio 24 zaprasza na 24 poziom. Gdyś czekamy z ufnością na Twoje przyjście powtórne, umocnij w sercach człowieczych nadzieję, miłość i wiarę. Kasia Gizińska i Przemek Pawełek. Witamy Państwa w Wigilię Bożego Narodzenia. W związku z wyjątkowym świątecznym okresem dzisiejszy główny temat audycji również będzie wyjątkowy, ale jak zwykle w 24 poziomie w centrum uwagi będą nowe technologie. Gadżety, smartfony, tablety, sprzęt elektroniczny coraz częściej trafiają w Polsce pod choinki. Chętnie obdarowujemy najbliższych nowoczesną technologią. Pytanie tylko, czy potrafimy takie urządzenia wykorzystać w 100%? Co zrobić, by naprawdę cieszyć się takim prezentem? Jaki cyfrowy podarunek możemy kupić nawet na kilka godzin przed Wigilią? O tym w dzisiejszej audycji, ale najpierw wiadomości. Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem. Komisja Europejska oskarża Facebooka o kłamstwa, informuje Chief.pl. Chodzi o przejęcie WhatsAppa, a gigantowi grożą niemałe kary finansowe. Komisji Europejskiej nie spodobało się, że WhatsApp będzie współdzielił numery telefonów swoich użytkowników z Facebookiem, który jakiś czas temu zakupił komunikator. Jak twierdzi, Facebook zapewnił ją, że łączenie kont użytkownika Facebooka i WhatsAppa jest technicznie niewykonalne. Facebook ma czas do 31 stycznia na ustosunkowanie się do zarzutów. Jeżeli te nie okażą się bezzasadne, Facebookowi grozi kara w wysokości 1% jego rocznego obrotu. Komisja dodała też, że do samego przejęcia WhatsAppa przez Facebooka nie ma żadnych zastrzeżeń. Facebook wyraził we wstępnym poświadczeniu opinię sugerującą, że zapewnił wszystkie niezbędne informacje komisji i wszystkim zainteresowanym. Zapowiada też pełną współpracę w śledztwie komisji. Tegoroczny plebiscyt Tech Awards 2016 na najlepsze produkty technologiczne i AGD roku rozstrzygnięty. W kategorii smartfonów wygrał Samsung Galaxy S17, w sensie dla graczy PlayStation 4 Pro, a jako komponent komputerowy Nvidia GeForce GTX 1080. W kategorii gier miażdżące zwycięstwo odniósł dodatek Krew i Wino do trzeciej części Wiedźmina. To kolejne w tym roku zwycięstwo tego dodatku w kategorii gry. Zwycięzcom gratulujemy, a pełna lista nagrodzonych na stronie techawards.onet.pl. Jak informuje
informuje serwis tech nowinki, Google ogłosiło właśnie listę najczęściej wpisywanych polecenia z przypadki na to. Coroczne zestawienie wykazuje, jakie wydarzenie i tematy oraz które osoby najbardziej interesowały Polaków w ubiegłym roku. Ranking na rok 2016 w wyszukiwarce dla Polski został przygotowany w 28 kategoriach, m.in. ludzie, wydarzenia, filmy czy aktorzy. Lista haseł najszybciej zyskujących na popularności w tym roku otwiera Euro 2016, a popisy naszej reprezentacji widoczne były też we wzroście zainteresowania osobami Lewandowskiego, Błaszczykowskiego i Pazdana. Polscy internauci interesowali się też światową polityką, w tym szczególnie osobą Donalda Trumpa i nie odstawali w tym temacie od reszty świata. Również u nas pożądanymi informacjami stały się poradniki do gry w Pokémon Go. Kenzilla zwraca tymczasem uwagę na Nintendo Switch, to najczęściej googlowana konsola w 2016 roku. Ranking Google prezentujący najczęściej wyszukiwany konsumencki sprzęt elektroniczny w 2016 roku zaczyna się od iPhone'a SE. Druga pozycja to iOS 10. Także na Wigilię mamy takie tematy, proszę Państwa. Czwarta pozycja to iPhone 7 Plus, a na piątej znajduje się właśnie konsola od Nintendo. Na siódmą załapał się także NES Classic Edition, czyli powrót klasycznej 8-bitowej konsoli japońskiej firmy. Pierwszą dziesiątką zamyka Sony z PlayStation VR na miejscu dziewiątym i PS4 na miejscu dziesiątym. Jak komentuje serwis, to zestawienie pokazuje, jak wielką siłę na polu konsol ma Nintendo, którego Switch oraz NES Classic wyprzedził tu obecnie najpopularniejszą konsolą do gier, czyli PlayStation 4. Świetny wynik Switcha pokazuje, że gracze są bardzo mocno zainteresowani nową konsolą Wigan i teraz tylko od Nintendo zależy, czy uda się to przekuć na jego dobrą sprzedaż. GameZilla jednak najbardziej zaskoczyła bardzo wysoka pozycja NES Classic, bo to pokazuje, jak wielka jest siła nostalgii wśród graczy i jak bardzo tęsknimy za starszymi grami. Trwa sprzedaż biletów na Intel Extreme Masters 2017 w Katowicach, choć sama impreza będzie miała miejsce dopiero na przełomie lutego i marca. Bilety będą dostępne jedynie za pośrednictwem ticket.pro.pl i wybranych punktów stacjonarnych. Zapewnił nam wcześniejsze wejście na imprezę i szereg dodatkowych korzyści. Sama impreza jest bowiem darmowa. Tegoroczna edycja Intel Extreme Masters to nie jeden, a aż dwa weekendy ze sportowych emocji. 25-26 lutego zobaczymy finały turnieju League of Legends, a tydzień później, bo od 3 do 5 marca... Nie tyle fałszywe, ile źle ludzie zły użytek robią tych informacji. Impreza ponownie odbędzie się w Katowicach, a to jest prawdziwe. Nawet jak to jest z jakiegoś tam ludzkiego, innego punktu widzenia, to wszystko jest prawdziwe. Przy okazji poznaliśmy zawartość dwóch wydań gry, edycji Day One i kolekcjonerki. Gra trafi do sklepów 28 lutego 2017 roku. Będzie to jednocześnie premiera na całym świecie i także pierwszy test dla Techland Publishing, czyli dla nowego działu tej firmy, który chce podbić światowy rynek wydawców. Edycja Day One zawierać będzie grę ścieżką dźwiękową, cyfrowy poradnik robotnika, drukowaną mapę dostępnego w grze świata, dodatkową zbroję dla postaci, a osoby składające pre-order mogą liczyć na blaszane pudełko. Edycja kolekcjonerska to poza wcześniej wspomnianymi dodatkami m.in. kolekcjonerskie opakowanie, kurka, artbook czy talizman i dań. Powrót kultowego tytułu odbędzie się nie tylko na PC-tach, ale także na konsolach tej generacji. I na zakończenie wiadomości niezbyt dobra informacja o pozwoleniach Polaków w globalnej sieci. No mniej więcej tak jak to było. Donosi next.pl. 29-letni Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii był według tamtejszej policji przywódcą gangu cyberprzestępców. Mężczyzna został właśnie skazany na 5 lat więzienia za kierowanie kilkoma atakami, których łupem padło około 840 tysięcy funtów. Jak wpadł Polak, użył do transferu domowego komputera i łącza zamówionego na własne nazwisko. W grudniu 2014 roku dokonano przeszukania jego mieszkania. Na zarekwirowanym sprzęcie znaleziono dowody potwierdzające jego udział w atakach. Skazany odgrywał kluczową rolę w dużej siatce kryminalistów odpowiedzialnych za kradzież sporych sum przy użyciu szkodliwego oprogramowania. Pieniądze wyprowadzano za pośrednictwem podstawionych osób. Wyrok jest konsekwencją długiego i skomplikowanego śledztwa. Do polskich księgarni trafił Miraculous, nieco zapomniany brytyjski komiks superbohaterski z początku lat 80. Dla niektórych album może zawierać naftaliną, ale warto zwrócić na niego uwagę. To jedna z wczesnych prac Alana Mulla, czyli scenarzysty odpowiedzialnego za Strażników czy Batmana Zabójczy Żar. Historię przełomowe dla gatunku superbohaterskiego. W Miraculousie mamy do czynienia z próbą psychologicznego i naukowego poważnego podejścia do dwoistej natury powtarzanego mocami bohatera. Komiks z początku tkwi w latach 80. i ich specyfice, kiedy rysunki uzupełniono mnóstwem zbędnych opisów, by pójść potem w bardziej odważną formalnie stronę. Odważną także popularnie. Dość powiedzieć, że Mur obchodzi się ze swoimi bohaterami dość ekstremalnie.
nieformalnie, a także brutalnie. A super bohaterskiej naiwności, pojawiającej się tu także przy okazji genezy bohaterów, nadał pewnej głębi. Zgromadzona w tym zdrowym albumie seria to próba nowoczesnego wskrzeszenia brytyjskiego bohatera z lat 50. Próba całkiem udana, ale z dzisiejszej perspektywy też nieco muzealna, co powstała w latach 80. Jeśli jednak chcecie przekonać się, jak kształtowała się figura superbohatera przez kolejne dekady i co doprowadziło do dzisiejszego mrocznego wizerunku nie tylko Batmana, ale także superherosów pojawiających się w grach wideo, warto dać szansę. Miracleman dalej nieźle broni się rysunkowo i choć to pozycja głównie dla koneserów historii popkultury, to powinni oni go jednak docenić. Teraz recenzja gry w naszej edycji The Last Guardian. Mówiliśmy już co nieco o tej grze, ale teraz przyjrzymy się jej dokładniej. The Last Guardian, produkcja ogana legendą, dlatego że powstawała przez 10 lat, przez 10 lat. Wysoko siebie cenił i nisko spadł. Tak. O tyle T-Mobile 1000 razy prześcignął. Tam nie i Shadow of the Colossus, czyli gry, które mocno odbiły się na generacji PlayStation 2. Magiczne przygody, praktycznie bez słów, które pozwalały wejść w fantastycznie wykreowany świat, gdzie no właśnie, byliśmy częścią baśni, byliśmy bohaterem baśni, przeżywaliśmy ją i trzeba przyznać autorom, że potrafili ten klimat fantastyczności i uczestniczenia w opowieści wykreować. Nie dziwne, że oczekiwania były dosyć duże. Niestety gra powstawała długo i przez jakiś czas wydawało się, że w ogóle nie powstanie. W końcu mamy The Last Guardian. Z jednej strony gra znowu pozwalająca przeżyć fantastyczne przygody, ale z drugiej strony czuć to, że powstawała przez dekadę. To, że powstawała przez dekadę, może dzisiaj tak naprawdę czuć, ponieważ mamy już kolejną generację konsol. Wydawać by się mogło, że no co można odrobić przez tyle lat. To znaczy, że była zrobiona pewna część pracy, którą trzeba było wrócić do kosza, ponieważ weszła nowa generacja konsol. Czy tak właśnie mogło to wyglądać? Co sprawia, że czuje się, że ta gra powstawała przez 10 lat. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w rolę autorów, którzy powinni się Mareczek gdzieś u jakiejś baby coś zre i zobaczył, że mnie rano nie odrzuci, że mnie rano nie odrzuci. To gra, która nie była na PlayStation 4 pisana, dlatego że jakość grafiki tekstur jednak odstaje od tego, jakie są dzisiejsze normy, jakie są standardy, do których samo Sony przyzwyczaił, o tym, jak wygląda chociażby Uncharted 4. Niech się wysrać, niech się wypcha, ostrości tej grafiki, to nie do końca jest to. Na tych swoich miliach, niech się wytwierdzi. Fantastyczną, monumentalną, najlepiej jak gdyby jest to coś naprawdę wyjątkowego. Tu mówimy o poziomie inwencji autorów, którą trudno ograniczyć się kwestiami technologicznymi. Tak samo jak absolutnie fantastyczną rzeczą w tej grze jest Trigo, czyli drugi z bohaterów. Jesteśmy małym chłopcem, który podróżuje z wielką, baśniową, mityczną, jak on na nie to stworzenie mówi, bestią. Trochę pies, trochę kot, trochę stworzenie latające, to przytanie sierścią, a piórami, zachowujące się jak prawdziwy zwierzak, tu wąchające, tam wyglądające, trochę niesporne, nie zawsze zależne od tego, co my mówimy zwierzakowi, że powinien zrobić. Się tutaj autorom stworzyć prawdziwie żywego bohatera, który zachowuje się autentycznie karygowi. Takie zwierzę faktycznie mogłyby istnieć. Faktycznie mamy uczucie, że nie jesteśmy samotnym bohaterem w tym magicznym świecie, tylko jest nas dwoje. My i ten cyfrowy, który jest praktycznie rzecz biorąc autentyczny. Ale tutaj są schody, dlatego że tak jak Trigo zachowuje się wiarygodnie, autentycznie i można polubić to stworzenie, chociaż ono nie istnieje, tak sterowanie, interfejs sterowania naszego bohatera jest też niestety zawieszone w specyfice tego, jak sterowano postacią w ICO, Shadow of the Colossus. Nie zawsze robimy to, co chcielibyśmy zrobić. Jest to męczące. Czuć, że tutaj jednak przenosząc system z poprzedniej generacji zrobiono coś nie najlepszego i nie do końca służącego jakości rozgrywki, która też idzie ogólnie wszystko, podkreślam, jest rękowa. Także z jednej strony mam rozdarcie, bo mamy nie do końca dzisiejszą realizację od strony wizualnej, od strony sterowania. Z drugiej strony jednak to jest gra, którą trzeba zagrać. The Last Guardian to jest jedna z gier roku nie tylko dlatego, że powstawała przez 10 lat, ale też dlatego, że to jest właśnie gra, która wyzwala emocje i jest świetnie opowiedziana. Ja byłem pod wrażeniem tego, jak faktycznie można tego zwierzęta polubić. W jednej z finałowych dramatycznych scen moja żona, która razem ze mną oglądała tę grę w połowie, tak jak film, autentycznie się rozpłakała, bo przeżyła to, co tam się działo, także trzeba przyznać, autorzy tej gry potrafią dostarczyć emocji. I to działa. Teraz czas na recenzję, ale filmową. Też będziemy mówić o nowych technologiach, ponieważ film także w 3D. Film także w 3D, ale nie tylko wyróżniający się 3D, wyróżniający się także tym, że na Blu-raya trafił w edycji rozszerzonej. Mówię o Suicide Squad, Legion Samobójców, czyli
Wydaje się, że jedna z największych filmowych porażek Warner Bros. Tego roku. Przynajmniej tak, ten film został odebrany przez fanów kina superbohaterskiego. Ja wziąłem sobie na warsztat tą edycję rozszerzoną, która jest właśnie na Blu-rayu, na DVD jej nie ma. I z jednej strony rozumiem, fabuła jest mało sensowna, nie wszyscy bohaterowie są fajnie rozegrani, na przykład Joker jest, zgodnie z moimi założeniami, jak to wyjdzie, fatalny, ale mimo wszystko to jest film, który się dobrze ogląda, dobre kino rozrywkowe. Jeżeli damy mózgowi odpocząć, nie spodziewamy się tutaj nie wiadomo jakiej fabuły, a jakiej fabuły można oczekiwać od historii o zbieraninie łotrów, którzy mają wykonać dobrą misję, no to jest to film z dobrymi efektami, dużą ilością akcji, scen kaskaderskich, lekkim przymrużeniem oka, no i fantastycznie wygraną postacią Harley Quinn, czyli szalonej dziewczyny Jokera, która w tej wersji, którą mamy w filmie, jest fenomenalna i kradnie po prostu ekran w każdej scenie, w której się pojawia. Ale mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, ten film nie miał dobrej prasy. Powiedziałeś, że da się co oglądać, ale I to nie tak, że to da się oglądać. Mi się to całkiem dobrze oglądało. Problem z prasą polega chyba na tym, że to jest film ze świata DC Comics. Fani mieli duże oczekiwania. W końcu jest to film, w którym na chwilę pojawia się Batman, co też jest ciekawostką. Mamy tutaj na chwilę Batmana w tym filmie, a Marvel dosyć wysoko zawiesił poprzeczkę. Tu mamy kino rozrywkowe. Mówię, z jednej strony fabuła jest głupawa i momentami można się bardzo czepiać dziur, które w niej są. Z drugiej strony to jest kino rozrywkowe, bez wyższych ambicji. Jako takie sprawdza się świetnie. Jestem w stanie chyba stwierdzić, że bawiłem się na tym filmie porównywalnie dobrze, co na Doktorze Strange'u, który niedawno trafił do kin, który potrafił oszołomić wizualnie. Ale fabuła co prawda nie miała dziur, ale była klonem tego samego, co oglądamy w kinie Marvela już od 10 lat. Tu mamy coś innego. Nie powiem, że oryginalnego, bo mamy coś innego, może głupie, ale za to bardzo przyjemnie rozrywkowe. Hej, to był fajnie spędzony czas, tylko pod warunkiem, że jednak nie oczekujemy tutaj fabuły na poziomie Obywatela Kane'a, albo nawet fabuły na poziomie porządnego dramatu. To nie jest porządna fabuła, ale to jest fabuła dająca dobry pretekst do tego, żeby kolorowe światełka migały na ekranie, były wybuchy i trochę mordobicia. Czyli jak najbardziej film na przerwę świąteczną między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem dla rozrywki, nie dla głębszego zastanowienia się nad sensem świata. W sam raz, na moment, kiedy będziemy trawili świąteczny obiad. Tak więc świąteczny obiad przed nami także wiadomości. Informacje dnia w skrócie. 14.30, Piotr Topoliński. 300 osób zgromadziła sobocka wigilia dla ubogich, samotnych i bezdomnych. Wszystkich w sobockiej siedzibie Caritas pobłogosławił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Prezydent Jacek Karnowski złożył bożonarodzeniowe życzenia. Goście wigilijnego spotkania wspólnie się modlili, podzielili opłatkiem i zjedli ciepły posiłek. No, żeby być tu razem, nawet z tymi ludźmi, którzy się nie zna. Można poznać kogoś, porozmawiać. Tak, już zjadłam pierożki, pyszny barszczyk. Bardzo smakowało. Sałateczki, śledziki, ciastka. Wszystko tak jak na Wigilii. Dzielimy się, życzymy sobie i zadowolone jesteśmy ze wszystkiego, z tych dań. Wszystko, bo to jest bardzo dużo tych dań. Co księdzu arcybiskupowi dają te spotkania? Bo to co roku inne osoby, a ksiądz arcybiskup jest. Najwięcej przynosi satysfakcji to, kiedy możemy się dzielić z innymi i coś ofiarować. A kropka to masz dzielić. Żeby sprawiedliwość była na świecie. Po to ja ty nam przyjdziesz? Udawać ja raz w roku. Po to sama. To? Wszyscy, którzy przyszli na spotkanie wigilijne, dostali ręcznie wykonane poduszki, a także życzenia i paczki żywnościowe. W domu brata Alberta w Nowym Sączu do wieczerzy wigilijnej usiądzie ponad 90 bezdomnych. Na świątecznym stole nie zabraknie tradycyjnych potraw. Będzie m.in. barszcz z uszkami, zupa grzybowa, kapusta z grochem, ryba i kompot z suszonych owoców, mówi Leszek Lizoń, wicedyrektor placówki. Chcemy sprawić, aby te osoby poczuły się jak najbardziej domowo poprzez tą sytuację, docenione, dowartościowane. To już jest moja 16. wigilia, no. Bez rodziny, ale to jest nasza druga rodzina, nie? No i też przyjdą ci, co nie mieszkają tutaj, też są przygotowane posiłki, będą na takich ulicy, co przyjdą. Wiadomo, trzeba ugościć w takim dniu, nie? Chciałbym w rodzinie być, ale nie jestem w rodzinie, no to na razie tutaj, no i to jest przyjemnie. My się szanujemy, jest dobrze. Zbieramy się wszyscy wzajemnie. Wigilia rozpocznie się za pół godziny. Tegoroczne Boże Narodzenie jest też szczególnie ważne dla podopiecznych schroniska.
25 grudnia minie 100 lat od śmierci świętego brata Alberta, który pomagał potrzebującym. Nie żyje Stasiek Wielanek, kompozytor, znawca folkloru miejskiego. Miał w swoim dorobku 34 płyty. Jako muzyk zadebiutował w 1970 roku w utworzonej przez siebie kapeli Czerniakowskiej. Kierował nią 13 lat. W 1985 roku Wielanek założył kapelę warszawską. W repertuarze zespołu znalazły się też piosenki lwowskie, legionowe, żydowskie, biesiadne oraz kolędy. Ceny paliw w Polsce są mocno zróżnicowane. Wpływa na to kilka czynników, m.in. położenie stacji oraz to, kto jest jej właścicielem. Czy duża sieć, czy należy do osoby prywatnej. Zachód kraju i część południa to te regiony, w których ceny paliw są zwykle niższe niż w innych miejscach Polski, mówi Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. To oczywiście wiąże się z tym, że mamy tutaj do czynienia z tak zwaną turystyką paliwową, czyli nasi zachodni sąsiedzi przyjeżdżają na zakupy paliwowe. To oczywiście wynika z różnicy ceny, jakie obserwujemy na naszym rynku i na rynku niemieckim. Tańsze paliwa są na wschodzie Polski. Wschód jest charakterystyczny, bo proszę pamiętać, że na wschodnią granicą ceny paliw są jeszcze tańsze. W związku z tym ten kawałek wschodni Polski jest często zaopatrywany również przez tak zwane mrówki. No więc chociażby z tego powodu sprzedaż paliw na tych rynkach wschodnich jest nieco mniejsza niż w części zachodniej czy części centralnej Polski. A dodatkowo jest ten element konkurencyjny cenowy. Trzeba to paliwo sprzedawać, chcąc je sprzedać legalnie na oficjalnych stacjach paliw, nieco taniej niż w pozostałej części kraju. Ze statystyk wynika też, że mieszkańcy zachodnich regionów Polski podróżują częściej, czemu sprzyja infrastruktura drogowa. FBI ostrzega mieszkańców Stanów Zjednoczonych przed możliwymi atakami ze strony terrorystów w czasie świąt. Federalne Biuro Śledcze podaje, że celem terrorystów mogą być przede wszystkim różne zgromadzenia kościelne organizowane z okazji świąt. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA podał, że takie informacje znalazły się na stronach internetowych, które wspierają tzw. państwo islamskie. Nie ma jednak konkretnych doniesień, w którym z amerykańskich miast może być przygotowywany atak. Szczególne środki bezpieczeństwa z tego powodu zastosowano m.in. w Nowym Jorku i Chicago. Policja prosi o natychmiastowy kontakt, gdy ktokolwiek zobaczy coś podejrzanego. Służby Stanów Zjednoczonych wzmożoną czujność w całym kraju mają po poniedziałkowym ataku w stolicy Niemiec w Berlinie, do którego przyznali się terroryści z Państwa Islamskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24 zaprasza na 24 poziom. 24 poziom, wracamy po wiadomościach. Kasia Gizińska i Przemek Padalek. Przechodzimy do głównego tematu naszej dzisiejszej audycji. Kosmetyki, ubrania, książki, pieniądze, płyty i nowy sprzęt elektroniczny. Takie właśnie prezenty najchętniej dawaliśmy naszym najbliższym w zeszłym roku. Wynika z badań TNS Polska. Prawdopodobnie w tym roku będzie podobnie. My oczywiście przyjrzymy się elektronice i różnym cyfrowym gadżetom, ale nie będziemy mówić o parametrach jednego czy drugiego urządzenia, tylko o tym, co potrafimy z nimi tak naprawdę zrobić. W studium goście dr Justyna Jasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się m.in. cyfrowymi kompetencjami Polaków. Dzień dobry. Oraz Andrzej Tucholski, psycholog biznesu z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Porozmawiajmy na początku o tych cyfrowych kompetencjach. Dostajemy dzisiaj pod choinkę przeróżne sprzęty, telefony, tablety, gadżety elektroniczne oczywiście. No i co potrafimy z tym zrobić? No ja... Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze bym się krok cofnęła i się zastanowiła, w jaki sposób te gadżety trafiły pod choinkę, bo oprócz tego, co potrafimy zrobić z tymi prezentami, które otrzymujemy i które rozpakowujemy, no to duże badania, które przeprowadzone na potrzeby serwisu Allegro w tym roku, dowodzą, że ponad 60%, zdaje się 65% Polaków robi online zakupy, właśnie zakupy świąteczne, szczególnie prezenty. No są nieduże różnice, jeśli chodzi o mężczyzn, kobiety w różnych konfiguracjach. Panie niewiele częściej korzystają ze sklepów, galerii, tam butików, galerii handlowych. Panowie troszeczkę częściej niż panie z różnych takich okazjonalnych targów i jarmarków świątecznych. Panowie częściej dają trochę prezenty na zasadzie jakichś rzeczy, które sami zrobili. Natomiast 60% Polaków, 2/3 kupuje prezenty w sieci. Czyli ja bym powiedziała, że z tymi naszymi kompetencjami jakoś tam jest, skoro jesteśmy w stanie zrealizować część
tak istotną część zakupów, bo jednak to jest bardzo ważny punkt w roku, za pośrednictwem internetu, czyli może coś tam potrafimy zrobić, natomiast ja zajmując się kompetencjami cyfrowymi, nad którymi oczywiście nie pracuję, na tym badaniu nie pracuję sama, tylko z całą grupą kolegów, pracujemy w takim modelu, który się trochę brzydko nazywa, to się nazywa modelem relacyjnym kompetencji cyfrowych i o co w nim chodzi? Chodzi o to, żebyśmy się przyglądali kompetencjom cyfrowym i zastosowaniom mediów cyfrowych, nie przez pryzmat właśnie tego, co potrafimy zrobić ze sprzętem, tylko jakie potrzeby i jakie korzyści jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez korzystanie z tego sprzętu. No bo nigdy nie korzystamy ze sprzętu po to, żeby z niego korzystać. To nie jest cel sam w sobie, prawda? Korzystamy z komunikatora, żeby porozmawiać z koleżanką. Ta czerwona nożka taka latała, to ona mówi, że jak ją napadali, to ona nie mogła się bronić. Korzystamy z maila po to, żeby się komunikować w sprawach. To jest tylko narzędzie. No dobrze, ale właśnie po co taki telefon na, dajmy na to, Androidzie, skoro z 90% ale nie była agresywna. No, użytkownicy korzystają z tych funkcji poszczególnych urządzeń, z których korzystają ci, którzy mają z nich korzyść, tak? Czyli jeżeli jesteśmy w stanie odkryć, że mam korzyść z tego, przyjemność, na przykład ze słuchania muzyki poprzez dedykowaną temu aplikację, nie będę wymieniać nazw, żeby nie prowadzić tej kampanii reklamowej, no to wtedy właśnie będę poszukiwać tych aplikacji, żeby osiągnąć to korzyść, no bo fajnie lubię słuchać muzyki. Jeśli jestem w stanie na przykład wspierać swoją, powiedzmy, aktywność sportową właśnie aplikacjami, które temu też są dedykowane, no to wtedy te funkcjonalności będę wykorzystywać, no ponieważ wtedy mam realną z tego korzyść. Pan dotknął trochę innego zagadnienia, mianowicie problemu wykluczenia cyfrowego, bo tutaj się pojawia sprawa babci, dziadka, to jest takie intuicyjnie sobie myślimy, no jeżeli chodzi o te osoby, które nie korzystają z sieci, nie korzystają z ICT, no to będą seniorzy. Rzeczywiście jest tak, że bardzo duża grupa seniorów nie korzysta z technologii cyfrowych, ale oni nie korzystają raczej dlatego, że nie mają sprzętu, nie mają dostępu. Dlaczego nie mają dostępu? Dlatego, że nie czują potrzeby. Są badania i to wychodzi z diagnozy społecznej od lat, że jeżeli chodzi o bariery w dostępie do technologii cyfrowych, to coraz większe znaczenie mają tak zwane bariery miękkie, bariery, które mamy w głowie. No bo powiedziała, że nie. I są brak potrzeby, głupi, brak umiejętności, lęk jest taki niezbyt duży, ale tutaj przede wszystkim brak potrzeby i brak umiejętności. Takie tak zwane bariery twarde, czyli brak dostępu, brak sprzętu, mają coraz mniejsze znaczenie. Ale mimo wszystko młodzi ludzie mają dostęp do tego sprzętu, korzystają z niego, co można zobaczyć intensywnie. Zobaczyć chociażby jadąc metrem w Warszawie, Andrzej Tucholski. Jak pan ocenia? Moja matka chodziła do brata do więzienia, chyba jako jedyna mówi, że stoi wszyscy koledzy. No to oni z papierosów nie przyniosą. Jeszcze należy zauważyć, ale matka do ciebie przyjdzie odwiedzić. Nie do końca dobrym pomysłem, żeby o Warszawę opierać opinię na temat całego kraju. A gdzie twoi koledzy? Taki popularny komunikator gadu-gadu i na przykład w Warszawie on już nie jest popularny, niewielu ludzi z niego korzysta. W praktyce w Polsce to jest nadal miliony ludzi aktywnie posiadają tam konta. Młodzi ludzie ogółem, mam wrażenie, że wszędzie na świecie, jak mogą, to się dobierają do najnowszych rzeczy, ja to umieją znaleźć. Stąd nie rozumiem, ciekawość. Że Polska trzeba adwokata, jakoby ten sąd w ramach sam, to jakby nie widział sprawy. Jednego z absolwentów, pana Huberta Anerzeskiego, z kolei jego firma dowiodła, ale ja tego nie rozumiem, że przykładowo banki muszą się niesamowicie starać, oferować dobre, cyfrowe, najnowocześniejsze usługi dla Polaków. Ja myślę, że to żadnej kasy nie dali tym sędziom, tej chodzi o ambicje pewne. Choć możemy mieć takie poczucie, często taką narrację, że nie do końca tak żeby jest. Pomóc tym młodym 400 właśnie na te urządzenia, bo z jednej strony oczywiście korzystamy z nich, potrafimy je obsługiwać, no ale też coraz popularniejsze dochodzi są. Dochodzi do takich skandali, jak w czasie Jezusa, kiedy różnego rodzaju aplikacji czy gier, programy edukacyjne, Bogu duchowi, ludzi, nie tylko korzystali dobrze, ale także ludziom pomagał, tworzyli. Jak oni go zamordowali tam na jak zgadają na programów edukacyjnych, to jest ciężko stwierdzić, bo jest to pewien konkretny segment rynku. Z punktu widzenia biznesu to jest nic innego jak aplikacja, taka jak setki milionów innych i ona ma swoje a jak było w przypadku Huta? To bliżej nas, to możemy bardziej zrobić. To jest edukowanie się, w ogóle zdobywanie jakichś podstawowych kompetencji dotyczących sprzętu. Sam król się wystraszył. Bardzo duży prezent młodym ludziom stworzyło to, jak otwierały się możliwości wyrażania się. Będziesz go bronił, no to przestań być królem, a mało tego, skończonego 13 roku życia, żeby to było legalne. Konto na Instagramie również, no bo są amerykańskie.
sprawa. W każdym razie każdy 13-latek, który ma nawet bardzo przeciętnego bądź takiego dosyć taniego komórkę, to jest smartfon albo jakiś tablet, jest w stanie już realizować czy to fotograficznie, czy to filmowo. I z takiego psychologicznego punktu widzenia większy problem płynie nie stąd, żeby takiego młodą dziewczynę albo młodego chłopaka nauczyć, jak montować te filmy albo w jaki sposób dobrze posługiwać się sprzętem, co dosyć duże wyzwanie leży w tym, żeby nauczyć tych ludzi pewnej etykiety albo pewnych zasad bezpieczeństwa, co jest dobre w internecie, żeby publikować, a co nie. Pytanie, czy Polacy, młodzi Polacy chcą się w ten sposób realizować, bo część społeczeństwa naszego, tego młodego nastolatków na pewno chce. Pytanie, czy to jest masowa, coraz bardziej rosnąca tendencja, czy marginalna? Ja obstawiam, że jest rosnąca. Zawodowo prowadzę bloga, prowadzę kanał na YouTube, zajmuję się tworzeniem treści do internetu, to jest moja codzienność. I pamiętam, jak to wyglądało jeszcze 7 lat temu. Osoba bloger to była taka osoba, która się tak nazwała, ona miała stronę i to było trudne. I trzeba się było bardzo postarać, żeby mieć tę stronę w internecie. Dzisiaj czytają chyba nie pierwszy raz o 10 lat, którzy mają dlatego różnych kontent, trzeba widzieć, że Bogiem tego świata jest dnia. Była Jola Mąkota, moja koleżanka, kiedyś jak prawo studiowała, i ona nigdy nie będzie pracowała, no bo to oczywista przez omyłkę się dostała na te studia, no i musi je skończyć. Bardzo dużo namieszać i Polacy są tu bardzo aktywni. Pani doktor, to jest ktoś tak samo jak ty, że jest komu skończyć jakąś szkołę. W zawodzie nigdy nie będzie pracowała. Jest mi ciężko jakieś konkretne danie teraz. A potem sprzedawała kosmetyki Oritej. Głową jestem w daniach świątecznych. Zresztą ja też. Przytoczyć. Natomiast te badania, w których ja uczestniczyłam, pokazują, że rzeczywiście problem, bo znowu dotykamy sprawy wykluczenia cyfrowego. Wykluczenie cyfrowe wśród dzieciaków wygląda zupełnie inaczej niż wśród osób starszych. Tutaj będziemy żadna dzielić szkoła, te osoby nie na te, które mają dostęp, czy nie mają dane. IBE pokazują, że blisko 100% młodzieży korzysta, 78% dzieciaków korzysta ze sprzętu ICT, z komputera, z internetu i innych urządzeń, czyli ci, którzy nie korzystają, to jest taka grupa, którą możemy w ogóle określać w granicach błędu statystycznego. Natomiast kwestia tutaj będzie taka, że będziemy dzielić tych użytkowników na takich, którzy są kreatywni i tacy, którzy korzystają w sposób wierny z sieci, z tych wszystkich możliwości, które się daje. Natomiast dotykamy sprawy poziomu kompetencji cyfrowych, tak? Ponieważ jest taki model, który Jan van Dijk opracował, holenderski naukowiec zajmujący się właśnie problemem wykluczenia cyfrowego.